Dzień dobry, Tomasz Bogłębski. Jest czwartek, 6 sierpnia. Zapraszam na Łódź w Minutę. Stacjonująca na łódzkim lotnisku placówka Straży Granicznej zyskała nowy sprzęt pirotechniczny. Warte ponad 1 000 000 zł zakupy sfinansowano z pieniędzy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Za niewiele ponad rok mocno zdegradowana przestrzeń pomiędzy Jaracza a Włókienniczą zamieni się w zielony pasaż. Obecnie na miejscu pracują jeszcze archeolodzy. Od przyszłego tygodnia na placu budowy pojawi się ciężki sprzęt. Oryginalne mundury Wojska Polskiego z różnych epok, broń, wyposażenie i pamiątki. Łódzki Klub Byłych Żołnierzy Wojsk Powietrzno-Desantowych szykuje się na obchody setnej rocznicy Bitwy Warszawskiej. Miłośnicy mocnych wrażeń zacierają ręce. 14 sierpnia Akwapark Fala odda do użytku swoją najnowszą atrakcję, drugą wieżę ze zjeżdżalniami.